No chyba sobie jaja robisz. O kurde. No toś trafił. Przyjerbie, o skarbach. I tak, tak oto doszło do pierwszego spotkania Undergroundu. Ostatnio na live mówiłem, że za jakiś czas wrzucę informację na grupę Underground Passion o jakimś otwartym spotkaniu, na które będzie można przyjechać i wspólnie poszukać śladów historii. Tak też się stało. Pojawił się post o piątkowym spotkaniu Undergroundu. Post powisiał tylko kilka godzin, ale już była cała masa chętnych. Tym samym w deszczowy piątek w pięknych okolicach Jury pojawiło się kilkadziesiąt osób, przygotowanych do wspólnego odkrywania śladów historii. Za cel obrałem tropienie śladów walk 7 Dywizji Piechoty, a dokładnie rejonu walk 7 Pułku Artylerii Lekkiej z Częstochowy. Gdy ruszyliśmy w teren, pogoda nie była łaskawa, ale jak się okazało, nikomu to nie przeszkadzało. Co jakiś czas pojawiały się jakieś ciekawe znaleziska. Natomiast najpiękniejszego odkrycia, bez dwóch zdań, dokonał Łukasz. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszam. Przyjebie o skarbach. Jest yerba, a tam jest sporo ludzi, którzy przyjechali na spontaniczne spotkanie undergroundowców. Dzisiaj spotkanie na tym polu. Poszukiwanie śladów września i nie tylko. Zobaczymy, co wyjdzie. Jest piątek, jest pochmurnie, jest deszcz. Mam nadzieję, że na polu też coś jest. No to witam was wszystkich serdecznie na w sumie pierwszych undergroundowych poszukiwaniach takich spontanicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Złotym Potoku tym razem. Głównie szukamy jakiejś drobnicy wrześniowej. Także panowie, powodzenia wam życzę. Jest Jacek z nami. Jacek dzisiaj coś przywiózł bardzo ciekawego. Moje okupacyjne wspomnienia. Stanisław Tworowski. Jest to mieszkaniec? Lelowa. Z Lelowa. To jest... To jest zrobiony skan, znaczy ten przedruch, przedruch oryginalnych wspomnień. Widziałem fragment tego, niezły temat. Będzie to czytać. Między innymi te wspomnienia dotyczą też tutaj września, któryś tutaj... Tak. ...wydarzeń, które tu miały miejsce. Lelo się przesuwa. No to czas start undergroundowej polnej przygody. No to się ludzików nazjeżdżało na spontaniczne undergroundowe kopanie. Jeszcze niektórzy sałdy nie powychodzili. Co to wyjdzie na polu? Zaraz pogadam z paroma chłopakami, skąd są, czego szukają.
O, jest kolega. Możesz się przedstawić. Krzysiek. Witam cię serdecznie. Skąd? Z kohorty. Z kohorty. Oczywiście. Ilu was jest dzisiaj z kohorty? Jestem sam. Mieliśmy być we dwóch, ale kolega... Nie dał rady. Nie dał rady. Bo nie dostał urlopu. I co masz? Co mam? Sprzęgło. Od jakiejś maszyny. No, raczej tego nie zostawiamy, nie? Do śmieci, zbieramy. No to pięknie, już coś jest. Coś jest, jest dużo, dużo rzeczy, także dużo blaszek, takich wiesz, różnych. Ale miejsce fajne, ale ludzi jest. Ludzi jest, no. Kurde, nie spodziewałem się takiej ilości. Nie spodziewałem się, że tyle. Siema, możesz się przedstawić. Witam, jestem Mikołaj. A skąd jesteś? Jestem z Tarnowa. Z Tarnowa? No to kawał drogi. No. Ile? 200. Właśnie jestem spod Tarnowa, to kawałek. To o której wyruszyłeś? To była 5:30. Tak? O kurde. Jest ktoś dalej? No chyba, nie wiem, właśnie, chyba to najdalej na razie Tarnów. Tak? No, i co masz teraz? Na razie jeszcze śmieci. Śmieci, no chyba dupko od baterii. O, resztka chyba skrzynki, amunicji i miejsca. To jest, pierwsza wojna. No. Twoje rejony zapchane czymś takim. Oj, tam to się dzieje dopiero. Tamto powodzenia! Na... Dzięki, dzięki. Co masz ciekawego? Łuseczka. O, możesz się przywitać od razu. Cześć wszystkim. A skąd jesteś? Z Warszawy. Z Warszawy? Z Warszawy przyjechałeś? No. To ile kilometrów? 224. To tak jak z Tarnowa, to prawie że rekordy bijecie odległości. No. Ile miałeś kilometrów? 200. 200, a pobił cię, 224. Kiedyś wiesz się jeździło na jeden dzień skał. Norblin. No? Wrzesień, tak. Wrzesień nie był. Tak jest. Ślepy z bliska. Super, tak, tylko ona jest jakoś strasznie skatowana. No bo ona była na samym wierzchu, tak więc musiałem... No to widzisz, no to tak. Powodzenia. No dzięki. Kolega znalazł junior taki. O, z 18. Gdzie? I to tak w takim ładnym stanie. Tam wbił ją GPS-a, wiesz? To już ale idziemy szukać kolegi. Piękny. Tak? Gdzie jest kolega? Kolega tam, w kapturze. Serdecznie. Cześć. Cześć, możesz się przedstawić. Cześć, Tomek. Nie, nie ściągaj. Cześć, my na Brudasa wszyscy. A skąd kolega? Z Katowic. Z Katowic, no to też kawałek. O, chwila drogi. Półtora godziny i tutaj jestem. I co, masz coś? Jestem złom na razie. Na razie dołek. Myślę, że coś ciekawego będzie. To powodzenia. Dzięki bardzo. Serdecznie, kolejny uczestnik, może się przedstawić. Siema, Piotrek z Łodzi. Cześć. O. Wiesz co, nie wiem co to jest. Coś aluminiowego, no, no nic, właśnie. Nie, nic ciekawego chyba. Do skrzyni. No do skrzyni to już dwa razy chodziłem. Gratulacje. Piotr dzisiaj synem jest, czyli najmłodszy uczestnik poszukiwań. Antoni, pokaż się. Może się przywitać. Dzień dobry. Witaj. Co znalazłeś? Na razie jakiś stop z aluminium. Na razie jeszcze śmieci, tak? Czyli wszystko przed tobą dzisiaj, jak i przed nami. Na razie wszystko przed nami. Powodzenia. Jarek ze Staszowa. Tak, ze Staszowa. Siema, witam ciebie. Może się przedstawić tutaj ekipie. Jest Jarek. Ile kilometrów jechałeś? 130 km. 130. To na razie mamy kolegę najdalej z Tarnowa. Jest... Mogę pokazać. Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne imienia 2 Pułku Piechoty Legionów Staszów. Tak jest. Super. No to powodzenia. Dzięki. Kapo Explorer. KP Explorer i... Już to do gaszenia świeczek, tak? No tak to wygląda. No właśnie. Fajnie. No to ciekawe. Dobra, to będę do pudełka. Kurde, no. Co się jest w końcu? Potem tu się dopatrywał kieliszka. Ja mam coś bardzo ładnego. I nie wiem za bardzo, czy to guzik? Guzik, ale to... No to od tego jednoczesnego ty głowy nie urwie? Ja tylko na jednoczesnym. No. Zauważyłem. Hej, cześć, Łukasz jestem. Łukasz, a skąd? Z Podłodzi. Też z Podłodzi. Co masz? Trzy buratynki. Łukasz, co masz? Trzy buratynki. A ja nie jednej jeszcze. No, ja to ja źle szukałem, ja jakieś carskie rzeczy znajduję. O, ale to w jednym rejonie? No tak, dwie w jednym rejonie i trzecia troszeczkę dalej. Jeszcze trzecia. No i są buratynki, no to ładnie.
Nie, jakiś tam guziczek, ale... Ale w promieniu ilu metrów były te borotynki? Wiesz co, te dwie były jakieś 10-15 metrów, a to dalej to tak w połowie znalazłem tutaj. Dobra, czek ładnie. I guziczek, trzymaj. Jakieś tam kulki i raczej śmieć. Czekaj, guziczek? Guziczek gładki. Plaskaty. Tak. Super, no to powodzenia. No dzięki. Można się było zdziwić, myślałem, że to jakieś alu, jakaś puszka. Ale mówię, coś mnie podkusiło, zacząłem tym uderzać, żeby ziemię z tego zrzucić i patrz. I jest srebro. No, waży trochę. Ale skatowane strasznie. O, ale przeorane. Kieliszek albo coś takiego. No, pytanie, ile czasami ludzie coś takiego wywala, wiesz, wyciągają od razu na ten bag do śmieci, nie? Jeszcze ta dziura, mówię, a to jakiś tego, wiesz, jakiś, a to kurde jest coś, nie? Okopał i wykopał kopiejkę, tak? Tak. Pokaż. Nie no, piękny stąd. O, rzeczywiście. U mnie to same zarośnięte. Pieniądz. To jest, grosz polski. Jeszcze nie wiem ile. W jakim stanie, coś tu widać, ale jest. Dobra. Są tutaj u nas w muzeum. Co hrabia w międzywojennym czasie miał wodę jurajską publikową, wiesz, i herb był bity, tylko że nie był herb bity tutaj jego, tylko herb Włości, tak, czy coś takiego, wiesz. A tu masz parę ich jest tutaj. Tak, no tu jest bardzo dużo, to jest taki zlepek, wiesz. Nie chcę tego rozrywać, bo rozerwałem tylko kawałek, żeby pękają. I nie chciałbym uszkodzić, wiesz. Super. No kurde. Cztery pancerni. Odznaka. Można? Można. Ładne okucie. Okej, okay, dobra. Dopiero półtora godziny na polu. O, spalnik. O. Brakuje kokotka. Koordynat. Masz coś? Ja mam. To do magicznej skrzynki. Mam jednego grosza. Jakiś medalik. O, i łuska z tego. Fajnie. Z lafuszaka. Można? Nie. Nie. A odwoza. Odwoza, ale takiego z ruchu. Czołgu? Co to masz? No zobacz. Teraz trafisz? Co? No co ty gadasz? Czekaj. No chyba sobie jaja robisz. Ja. O kurde. Czekaj. Musieli tutaj chyba sprzęt ściągać. No toś trafił. Ja ci wcale nie zazdrę. Ja nie wiem, czy to jeszcze widać. Masz ten? Masz ten szotek? Trzymaj, weź tą komisję, nie umyj teraz. No i wziął i strzelił. Jak zdziała. Chodź, sobie wody ci dam trochę. Albo dobra, o. Ale to wierbą, wierbą. No i czytaj. Ale to po tyna zejdzie. Ale ci jeszcze ręce trzęsą. No bo lubię wrześniowe klimaty. No. Towarzystwo Starachowice. Zarobiście. Zakłady Bur Starachowice. Coś, coś 100 mm? 100 mm HB wzór 14 łamane na 19P. I numer działa. Nie, no to panowie, gratulacje. Kurde. Czekaj. Gdzie idziesz? Kopać dalej. Jakie odczucie, gdy to wyciągnąłeś? Jak od razu widziałeś to też? Tak, od razu poznałem, bo było 100 mm, to wiedziałem, że to jest od naszej haubicy. Fantastyczna sprawa. No kurde, wiesz. Po siódmej dywizji. No, na pewno. Czyli wychodzi na to, że coś tu ściągali. Zaraz Niemcy. Się dowiemy, do czego to jeszcze bardziej można wiesz, przypisać. Ustalam oficjalnie, że pogoda się lekko popsuła. Zaczęło mżyć, jest zimno. Ale ekipa się nie poddaje. O. Ekipa się nie poddaje w deszczu. Jakim deszczu, nie? Tak, dokładnie. Buty zmienić do boju. Ciężki sprzęt pojeździł po polu, to i ludzie się zebrali. Jak ptactwo za robactwem.
przy yerbie i skarbach. O skarbach. Witam was serdecznie. Dzisiaj ciężki dzień, potrzeba dużo energii, dużo yerby, bo dzisiaj jest dzień po wspólnych poszukiwaniach z widzami, które odbyły się wczoraj. Efektem tych poszukiwań jest wiele kartonów pełnego złomu, ale jest i ta skrzyneczka, w której znajdują się... Dokładnie. Znajdują się skarby. A najważniejszy jest tam na górze w woreczku. No, także się dzisiaj przygotowuję, bo muszę to wszystko opisać, posegregować, przygotować do sprawozdania. To są tu najciekawsze rzeczy powkładane w tym pudełeczku skarbowym. No, także sobie strzelę teraz mocną yerbę. I do dzieła. Aha. Tu jeszcze zostało co? Świeższe suszone z wczoraj. Zresztą bardzo dobre. Ale o tym będzie, no może kiedyś indziej. No. No i tak, widzicie przedmioty, które udało się znaleźć podczas spontanicznego spotkania undergroundowców. Jest tu trochę różnych ciekawych rzeczy. Tu na przykład mamy taki jakiś zwitek plaskatego ołowiu, niby śmieć, ale jak człowiek się bardzo dobrze przyjrzy, są to dość stare kapsle z napisem Potok Złoty. Tak jest. Czyli to jest coś związanego z pałacem i wyrobami, które tam się produkowały. Zaraz będę sprawdzał w historii, bo nie kojarzę jeszcze tej historii jakiejś produkcji, która miała miejsce na terenie Złotego Potoku, czy jakiejś gorzelni, lub jakiegoś browaru, czy wody mineralnej, chociaż Złoty Potok słynie ze źródeł, więc raczej bym tutaj obstawiał wodę mineralną. No, idąc, kopiąc na polu, miałem taki dość duży sygnał. Puszek, wszystkiego, tam była masa. Podniosłem, przetarłem, chciałem zobaczyć tą puszkę. Okazało się, że to nie jest puszka, tylko srebrny kieliszek rozwalony. Także trzeba sprawdzać każdy śmieć, który znajdujemy. No co tu jeszcze widzimy? No jest zestaw boratynek różnego rodzaju. Mam teraz kupę roboty, bo muszę to wszystko dobić do zdjęć, w których mam koordynaty. Jakieś księstwo warszawskie, pojedyncze monetki. No to jakiś jeszcze jakiś śmieć międzywojenny. Tego damy tutaj, tak? Nie, gdzie były międzywojenne, a tutaj były międzywojenne. Tu mamy trochę monet międzywojennych, jakieś medaliki, trochę guzików. Tu mam guzik 19 i 27. Muszę się tutaj pobawić tymi guzikami, zobaczyć co to jakie są. To jakiś powojenny. To jest ciekawa rzecz, tego nie wiem co to dokładnie jest za guzik. Może ktoś z widzów pomoże. Trzeba by na pewno to jest guzik, czy to nie jest nakładka z czegoś. Bardzo ładna, z drugiej strony jakieś takie resztki jakby drewna. Albo z jakiś oficerski guzik, jakiś urzędniczy. No, tu jeszcze jakieś takie drobiazgi, jakiś grzebień z kawałkiem napisu. To z tej drobiazgowni, bardzo ładne plomby zresztą. 1845 rok. Michałów. Tak, z takich obiektów. Jakaś łuska z flaka czterech pancernych. Jakiś jeździec apokalipsy. O, bardzo ciekawa łuska z La Fouché. Jakieś jej wspomnienia porozwalanej, ale ładna. Zobaczcie, jak wygląda tego systemu bocznego zapłonu La Fouché. Jakaś nabijeczka. Tu jakiś kamyk w ozdobie. Ozdobny z czegoś. No i jakby największe i najciekawsze znalezisko całego tego wyjazdu jest to tabliczka znamionowa z polskiej armaty 100 mm z haubicy, wzór 14x19. I historia z tym związana jest jeszcze ciekawsza,
Ale o tym myślę sobie z Adamem, historykiem, siądę i opowiem wam, bo to jest naprawdę mega znalezisko, jeszcze związane z miejscem. No i sporo łusek. Także tak wyglądały poszukiwania, pierwsze spontaniczne spotkania undergroundowe, które zaowocowały takim zestawem przedmiotów, które trafią docelowo do Muzeum w Złotym Potoku. Podejrzewam, że 90% z tych śmieci, tych drobiazgów nie, ale najważniejsze obiekty jak najbardziej. Karton pełen energii właśnie przyszedł. Od, no właśnie, z, no właśnie. No tak, z Yerba Not od BNT. Dupno paczka yerby, amandy niebieskiej. Tej nie piłem jeszcze yerby, to będzie pierwszy raz kosztowane. Tu będzie o z guaraną, czyli na mocno yerba. Playadito, bardzo dobra yerba, tą pijam. Ta mi bardzo smakuje. To jest mocna yerba na wyjścia nocne, mocne. Naprawdę potrafi poszarpać człowiekiem. O, to jest ciekawostka, tego jeszcze nigdy nie kosztowałem. Chipsy z bobu. Tylko zagrycha w teren, już mi się podoba. O, to jest ciekawe, dla gości też będę miał, którzy lubią jakąś oryginalną kawę. Co my tu mamy? Gatunek arabika i robusta. Profil smakowy: gorzka czekolada, wiśnie, orzechy, karmel, lekka dymność. To jest dobro. Czarna kawa. To jest bardzo ciekawe. O, miód. Ja to bardzo lubię miód. I skosztujemy miód rzepakowy na wysokim poziomie. To mi się też fest podoba. O, a to jest już mega temat. To jest gruby temat. Kakaowy temat. Mega. Kakao ceremonialne. Prawdziwe kakao. Kiedyś to piłem. Miałem okazję. Sobie w tygielku w lesie zrobię. No, jak was interesują takie naprawdę bardzo ciekawe, różnego rodzaju odkrywcze smaki. Lubicie jakieś takie odkrycia smakowe i dobre jedzenie, no to oczywiście Yerba Not. Na sklepie Yerba Not znajdziecie produkty, znajdziecie też jakieś zestawy sapera, yerby dla początkujących. No. A ja się zaraz biorę za kakao ceremonialne. To będzie wybitnie zdrowa ceremonia. Zmoknięci i szczęśliwi zakończyliśmy poszukiwania. Undergroundowcy, za wspólne spotkanie. Dziękuję. I do następnego razu.